Wyszłam do pracy mając mieszkanie, po paru minutach nie mam nic. Nie mam gdzie mieszkać z dzieciakami. Instalacja elektryczna u sąsiadów. Od marca 2012 roku Agnieszka Stasińska wraz z czwórką dzieci mieszka w lokalu przydzielonym przez miasto przy ulicy Kościuszki, gdyż jej dotychczasowe mieszkanie zostało zniszczone przez pożar. Lokal, który przyjęła od miasta, nadaje się jedynie do remontu, a nie do zamieszkania, jak twierdzi. Tutaj nie było prądu, bo kable były zdemontowane wcześniej. Wody nie było, czyli wody nie było. Nie było rur, nie było kranów, no nie było sedesu, nie było nic. Po prostu sterty gruzu, śmieci w kuchni, w pokojach i dopiero po interwencji naszej, że no, to mieszkanie to jest katastrofa. Tam mówię, tam są śmieci tam i dopiero pani Stolcman zadzwoniła do, nie wiem, do AZM-u chyba. I na drugi dzień posprzątali, ale tylko te gruzy posprzątali, zresztą jeszcze nie do końca. A tutaj nic, kompletnie nic nie było. W momencie, kiedy następował przydział, były prowadzone rozmowy z uwagi na to, że bardzo zależało Państwu, rodzinie, na tym, aby wprowadzić się szybko, o remontach, które miały być przeprowadzone. AZM tych części remontów przeprowadził. Na pewno wymiana instalacji elektrycznej, wymiana rur. Zakwalifikowane zostały okna do wymiany na 2013 rok, czyli w tym roku będą wymieniane. Drzwi wejściowe zostały wymienione, z raportów AZM-u wynika. Pani bardzo zależało na tym, żeby jak najszybciej przeprowadzić się, ponieważ twierdziła, że jej dzieci rozrzucone są po rodzinie i chciała to wszystko zebrać się w jedno miejsce, w związku z czym zdeklarowała tutaj, że ona część rzeczy sama przeprowadzi, tak, remonty. To, co mogłam, sama zrobiłam. Zrobiłam w kuchnię i połowę łazienki, no, czyli ściany i podłogi, ale jeszcze nie mam ani wanny dla dzieciaków. No, takie pierwsze podstawowe to też były ogromne koszty, sięgające prawie 3000. Pani Agnieszki nie stać jednak na remont kolejnych elementów w mieszkaniu. 1934 zł to jedyne pieniądze, jakie ma na utrzymanie siebie i dzieci. Obecnie kobieta nie pracuje, ojciec dzieci zaś nie interesuje się ich losem, nie płaci nawet alimentów. Pani Stolcman powiedziała coś takiego, że ewentualnie urząd miasta mógłby mi wyremontować, ale ja bym musiała opuścić to mieszkanie na czas remontu. Natomiast pani z AZM-u, nie wiem, to jest chyba od nadzoru technicznego czy coś takiego, powiedziała, żebym się zgodziła, a w międzyczasie sobie będę normalnie mieszkała w tym mieszkaniu, tak jak do tej pory. Więc powiedziałam, że nie ma sprawy, opuszczę to mieszkanie na czas remontu. Na to, na co pani Stolcman powiedziała, to macie gdzie mieszkać. No i koniec rozmowy było. No nie może być tak, żeby prace remontowe były przeprowadzane przy obecności mieszkańców, chociażby ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli oddajemy lokal, to jeżeli są wykonywane prace remontowe, to one muszą być wykonywane w sposób bezpieczny. Czy da pani gwarancję, pani redaktor, że my przy przeprowadzaniu remontu na pani zlecenie w jakimś lokalu, da pani gwarancję, że nikomu się nic nie stanie, jeżeli ktoś, inna osoba trzecia będzie tam przebywała? To były prace związane między innymi z wykonywaniem wymiany elektryczności, kabli, tak? Dążę do tego, bo pani Stasińska twierdzi, że jak już się zgodziła na ten remont, że jednak gdzieś się tam na ten czas przeprowadzi, to pani podobnie mi powiedziała, że skoro ma się gdzie przeprowadzić na czas remontu, więc tego mieszkania tak naprawdę nie potrzebuje. Czy takie słowa padły? Nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie. Mieszkanie przy ulicy Kościuszki nie było jedyną propozycją lokalu dla pani Stasińskiej. Jedna propozycja była na bulwary, druga propozycja był to pełnowartościowy lokal o wyższych parametrach technicznych niż te, którymi dysponowała na ulicy, w której wcześniej zamieszkiwała.
wyremontowany, pod klucz oddany, natomiast pani odrzuciła tą propozycję, prosząc o lokalizację w centrum, z uwagi na to, że ma dzieci. No ale tam było mieszkanie naprawdę małe. Był jeden pokoik malutki dla dzieciaków, co nie wiem, czy by mi się łóżka zmieściły dla nich, a duży pokój był połączony razem z kuchnią. Ani mebli, ani nic byśmy nie mogli wstawić. Wedle prawa propozycja lokalu nie powinna zapewniać standardu niższego niż dotychczasowy. W dotychczas zamieszkiwanym lokalu nie było centralnego ogrzewania. Tam jest centralne ogrzewanie. Metraż był taki sam? Tak, bardzo podobny, tak. Tak. Bardzo podobny, ale nie identyczny. Tam było nieco ponad 40 metrów i takie też lokal został zaproponowany na zakręcie. Dwa razy była rzecz przedkładana pani, zresztą na jej prośbę również, ponieważ była uprzejma zaakcentować swoją sytuację również w innych mediach, dlatego wydział mało tego, deklarowała również, że jeżeli przedstawiona propozycja zostanie po raz kolejny na zakręcie, lokal zostanie przyjęty, tak? W związku z czym lokal został po raz kolejny przez wydział zaproponowany, ale niestety propozycja została odrzucona. Agnieszka Stasińska wybrała jednak większy metraż, aby wystarczyło miejsce dla dzieci. Liczyła na pomoc miasta w remoncie, miała nadzieję, że uda jej się dokonać pewnych napraw, lecz potrzeby mieszkania przerosły jej możliwości finansowe. Pani mogła zapoznać się ze stanem tego lokalu, bo to był szybki odzysk. Co pani uczyniła? W efekcie została podpisana umowa najmu, którą zawarto zgodnie z prawem, no i niestety zgodnie z prawem od momentu zawarcia umowy najmu rodzina ta powinna wnosić opłaty za czynsz, ale niestety na koncie tej rodziny istnieje spore zadłużenie. Zadłużenie jest głównym argumentem, dla którego miasto nie przychyla się do próśb pani Stasińskiej o dokonanie remontu. Kobieta, szukając pomocy, udała się już do wielu instytucji. Przyszła także na wczorajszy dyżur radnych. Pani wykorzystała dosyć sporo tych możliwości. Gdzie tylko mogła, to się udawała. No, jest to rzeczywiście ciężka sytuacja i prawdopodobnie wynika z tej rozmowy, że niezawiniona przez tę rodzinę. I jeśli jest czwórka dzieci w wieku od 5 do 18 lat, to wydaje mi się, że trzeba pomóc takiej rodzinie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest niezawinione przez nich jest. Głównym problemem jest remont tego mieszkania i tutaj będziemy prośby kierować do Wydziału Lokalowego i do Prezydenta o remont tego mieszkania. Radny Andrzej Kazimierczak zauważa, że sposób przyznawania lokali przez miasto trzeba dopracować, bo obecne działania nie są wystarczające. Skala ubóstwa w naszym mieście jest dosyć duża i wymagałoby to takiego jakiegoś systemowego rozwiązania, czyli przyjrzenia się zasobom mieszkalnym, przyjrzenia się zasobom lokalowym, liście ludzi oczekujących, przegląd tych wszystkich osób, które rzeczywiście są w trudnej sytuacji, bo jest co prawda komisja mieszkaniowa, ale wydaje mi się, że taki przegląd, jakieś sporządzenie jasnych kryteriów przydziału tych mieszkań, naprawdę wydaje mi się, że spowodowałoby w jakiś sposób zmniejszenie listy tych oczekujących i tak jak powiedziałem, no, skupienie się na tych mieszkaniach, które rzeczywiście są potrzebne dla miasta i dla ludzi. Osoby, które chciałyby pomóc pani Stasińskiej oraz jej dzieciom, proszone są o kontakt z naszą redakcją. Potrzebne są przede wszystkim materiały remontowo-budowlane oraz meble. Natalia Chylińska, Telewizja Kujawy.